Dziękuję, widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was dawno oczekiwany odcinek z Bity. Ten odcinek nagrywaliśmy w sobotę wieczorem, także no. No i co, moi drodzy? Dzisiaj wbijaliśmy się do gildii, która naprawdę była mega kozacka, miała mnóstwo itemów, co możecie zobaczyć w odcinku. Mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca i będzie dla was po prostu to bardzo fajne i wam się ten odcinek spodoba. Jeśli wbijecie tutaj 500 lajków, to podam wam całą paczkę teksturpaków, którą po prostu w tym momencie używam. Także motywuję teraz każdego, każdy kto widzi ten odcinek, zostawia łapkę w górę. Przypominam wam oczywiście, moi drodzy, że 17 kwietnia o godzinie 17:00 startuje mój serwer speedhc.pl. Oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że zagracie. No i właśnie w tym odcinku wylosuję dla was dwie rangi Ultimate na zawsze na mój serwer speedhc.pl. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem oraz napisać w komentarzu swój nick, jeśli będziecie grać. No ja po prostu któryś nick wylosuję i tym dwóm osobom tą rangę nadam. Także co, zapraszam do oglądania, trzymajcie się, dziękuję, że subskrybujecie mój kanał, oglądacie go. No i co? Miłego oglądania. Pozdro. Kurde, nienawidzę tej armatki, bo ona tak napieprza, że nic nie widać. A, prażela. To seta ryje. No, to jest prawda, że seta mega ryje. Ja prażela. Ale jest dobra, ale tylko tu sandów nie ma, to kafi to bez sensu. Ona. Są sandy, już na mini map. Cztery warstwy sandy zeszły, spokojnie. Co, tu były sandy? No dobra, na minimapkę zobacz, wiesz, że to jest sandów? Prawda? Ej, faktycznie, lol, one tak szybko zeszły do sandy? Jo. Porobane to jest, widzowie. Łapka w górę, że należy za ratataja. Już kiedyś live pisaliście, sobie wbije ratatajem. I to tym ratatajem robiliśmy, tak, ale... Dobra, dalej nie postrzelam. Ale nie do końca, przebudowa. Chodź, chodź, chodź. Kłopoty najmana, kłopoty. Dobra. Mało mi na wszystkich zbierasz, co? Wywaliłem serwer. Wydajemy z przodu 1 czy 2 dispensery? 4. 4 z przodu dispensery? No co? 4 gadasz. Bogactwo. Dwa starczą. Bez sensu. Ma, tak, bo tu TNT nie było. Nieważne. A TNT nie ma. No wiem, właśnie, w górę kładę. Tutaj jest. Rzućcie, tu musi po tej stronie. A nie, tu jest, dobra. Tu jest połączone. Dobra, git, tu jest już. Dobra, nice. Daj. Tutaj z tyłu są jeszcze 4 staki pod... Tyle tutaj. Co to robi? Aha. Jest git, git, kanca. Strzelamy! Jak ktoś już tej TNT zrobił, czekaj. Co się stało? W górę nie ma TNT. Dobra, jest. A, dobra. Ty, ale to jest bez sensu, serio marno teraz, bo to... Kurde. Dobra, dobra. Przedłuż o jedno od razu, dobra. Ale wiesz, jaka duża dziura się robi? Mówisz, że potem duża dziura leci? Ej, czekaj, ja bym tak się chciał z TNT przelecić, to by zjeb koksa. Strzelaj, dawaj. No i dupa. Przejdź tam daleko. Tylko żeby... O, mówię, chciałem powiedzieć, że trzeba inteligentny... A dobra, dobrze rzuciłem perłę, jednak jestem inteligentny. Ej, wiecie co wam powiem? Że tu jeszcze w cholerę brakuje tego. Ja, krono. Co? Ej, no chłopie, my już przebiliśmy prawie ponad połowę sandy. No to dobra, ale dużo brakuje jeszcze. Tak, ja sobie zaraz. No tak, to właśnie mówię, że po prostu dużo brakuje, że dużo będzie zabezpieczona. O, właśnie mówię. Góry czy góry? Jakie to? Fuck. Ty, ona takie bum-bum robi. Ej, proszę szybko, niech to strzeli. Dobra, ej nie. Dobra, jestem bezpieczny. Zobaczcie, także kto do tego momentu jeszcze napiszcie w komentarzu hashtag pułapka. Nie wiem czemu, tak po prostu bez zamknięty właśnie w sandzie, także hashtag pułapka. Kto do tego momentu, a ja mam się na serduszko, będzie spoko. Ogólnie witajcie, tak, teraz idzie wita. Ja się może zmontuję na chwilę. Witam właśnie w taki sposób, że no, wbijamy się do gildii, tutaj mają naprawdę mega mnóstwo zabezpieczeń, co widzicie na minimapce. Kupujcie od majtki bardzo, bardzo mały. Szczerze myślałem, że jakieś stoniaki, coś takiego będą mieli tutaj między tymi sandami, ale nie mają między sandami, tylko mają tak po prostu normalnie ten kubojów tutaj zrobiony, że szczęki będą prawdopodobnie mieli tutaj na środku. Także tak to wygląda, moi drodzy. No i co, wbijamy się po prostu dalej, żeby to znowu taką relację, którą się po prostu zdać. Leci bum bum. Kurde. Ja
Ej, zaraz chyba będzie, no. Jeszcze chyba dwie kratki. Nie, dobra. Oni jeszcze teraz mają do nieba. Cholera jasna. Na minimapę sobie zabrać. No, oni mają teraz do nieba to. Lipa, ale w ogóle. A rzucaki poniżej którego poziomu działają? Poniżej 60, 70 chyba. Aha, dobra, dobra, dobra. To będzie z rzucakami trzeba wbić w dół. Dobra, ja się znowu zmutowałem, także no leci, leci, widzę fajnie ta TNT. Tarm wbita wygląda naprawdę spoko, no. Kurczę, powiem wam, że znaleźliśmy naprawdę mega, ale to mega zabezpieczoną gildię. Chyba się, no, nie widziałem tak zabezpieczonej gildii. No, 60 kratek obsydianu, 60 kratek sandów, no to jest, no, potężna, po prostu potężna gildia. No, naprawdę, trzy wielkie ściany do bedroka, do nieba, co tutaj widać na minimapce. Chociaż mam trochę zawsze napis Dragona. No, gildia naprawdę, no, potężna, potężna gildia, co, no, naprawdę, szanuję sobie takie coś wbudowanie, tylko zobaczcie, no, my tak naprawdę wbiliśmy się do tak zabezpieczonej gildii na Dragonie w 15 minut, może nie, no, może się nie wbiliśmy, ale niszczymy ich pracę dosłownie w 15 minut, my to nagrywamy w sobotę? Tak, w sobotę to nagrywamy wieczorem, więc, no, jest dzisiaj 11 kwietnia, także, no, zobaczcie, no, kurczę, ja oparżala, no, serio, naprawdę, praca nieźle niszczona ich. Więc no, kurde, no, powiem tak, trzeba coś na Dragonie zmienić, żeby te przebijanie gili było trudniejsze, i było takie, wiecie, no, wiadomo, Dragon to jest serwer, który słynie z przebijania gili i takich innych rzeczy, ale zmieniłbym to po prostu, żeby trochę tego Dragona, wiecie, tak utrudnić w tym przebijaniu gili. Dobra, tu się skończyły jeszcze trzy wielkie warstwy obsydianu, które były do nieba, nie, jeszcze jedna została, ostatnia, która była do nieba. Automatyczna armatka dudni, strzela, przebija. Także jest spoko, tam sobie rudy skacze. Dobra, cyk. Tutaj leci wbita. Dobra, elegancko. Nie wiem ile jeszcze zostało tego sandu. Prawie bym został uwięziony, moi drodzy. To nie byłoby zbyt miłe. Ale wam powiem tak, ci gracze, którzy zbudowali tą gildię, zrobili jeden mały błąd. Zobaczcie, nie robi się dwóch kratek sandów obok siebie, bo tak naprawdę jedno TNT rozwala te sandy. Lepiej zrobić przerwa. Sand, przerwa, sand, przerwa, sand. Tak jest moim zdaniem zdecydowanie lepiej po prostu, no bo no to te sandy są niszczone bardzo szybko, nie? Taki właśnie oto sposób, jak oni tutaj mają zbudowane. Tu są nawet trzy kratki sandów w tym miejscu, więc no, no po prostu, no nie warto. Zróbcie lepiej pojedynczą kratkę sandów i jest lepiej, naprawdę jest lepiej. Dobra, przebiliśmy się przez te wielkie ściany sand farmerów, które tutaj mieli. Teraz ja może sobie tutaj wskoczę i zaraz powinniśmy być, moi drodzy, już w kuboidzie tutaj, tak, już jesteśmy w sumie w kuboidzie ich, więc zaraz będzie trzeba, moi drodzy, się wbijać gdzieś rzucakami. Ile mam w ogóle rzucaków? 30 rzucaczków mam, więc zaraz, moi drodzy, polecimy po prostu na dół, gdzieś tymi rzucakami się pobijać takich skrzynek, no bo nie chcę mi się wiedzieć, że ta gilia nie miałaby żadnych skrzynek. Czekajcie, może zobaczymy. Dobra, tu jest, moi drodzy, skrzynka, od razu tak na, od razu tak na wejściu skrzynka jest. Także lol. Czekajcie, ja powiem, że nie strzali. Ej, nie strzali. Nie strzali chwilę, no bo to jest dużo itemów. Dobra, ja tutaj nie wiem, czy oni automata mają ustawionego, więc tu zapewne poleci. Ale dobra, jest, moi drodzy, wbita. Także Kafi się tutaj wbił. Elegancko. Wow. Ej, są sety. Dobra, tego ja zawsze potrzebuję i mi brakuje na Dragonie, czyli setów. I ja pierdzielę. Zawsze za tym tęsknię, za setami. Dobra, tu wywalam te moje zużyte sety i biorę te sety. No bo, zobaczcie to, ja zawsze potrzebuję sety. Dzisiaj specjalnie, moi drodzy, sobie opróżniłem Ender Chesta. Zawsze mi mówicie, że o, zobaczcie, jak to zawsze z pełnym Ender Chestem idziesz. No, dzisiaj mam opróżnionego Ender Chesta, więc te sety po prostu pobiorę. Chyba, że będą emeraldy. Jak będą emeraldy, no to wtedy... Wtedy po prostu, wiem, że wywaliłem książkę na VIP, ale VIP-ów i tak nie losuję, bo VIP-a każdy może mieć za free. Dobra, cyk, tutaj te emeraldy sobie wezmę, wrzucę te sety, żeby było ich jak najwięcej. Super szybka saniarka, to mi jest, nie jest potrzebne. No tak, wiecie, kwipunek mam opróżniony nie do końca, ale zawsze coś jest opróżnione, te miecze też po prostu wyrzucę i resztę tych setów wezmę. Coś czuję, że tam się dzieje jakiś balanga się dzieje. O, Uki z punchem, dobra. To też jest... Jo, pierdziele! Ale mi FPS-y spadły do 70! Co jest grane? LOL! Co jest grane, ale FPS-y do 70 spadły. Tu jakieś kill-offy są, wszystko. Oni to chyba sell-out dają. Ej, to nie jest głupie.
To nie jest głupie, żeby dawać celal. No i po co mnie hitnęli? No i po co mi hitnęli, chłopaki? I ja tu celal chciałem dawać. Ej, to nie jest, to jest dobra, to jest 300 IQ. Po prostu trzeba to rozwalić i celal. Trzeba napieprzać, moi drodzy, celal. To będzie zajebiste. Celal trzeba napieprzać, tu są całe sety, dobra, 4-3 są sety, także elegancko. Repeatery wrzucę, bo repeatery w sumie będę miał. Emeraldy, tutaj to, cyk. Nie no, dobra, jest elegancko. Jest naprawdę elegancko, moi drodzy. No, podoba mi się to, podoba mi się. Czekajcie, zrobimy tak. To. Czekajcie, sklep. Sklep i będę, nie, celal. Celal. Celal, będę po prostu stany, tutaj wszystko będę sprzedawał. Celal, celal, celal. Dobra, dobrze, że rzucaków mi nie sprzedało. Czy coś tutaj jeszcze w tych skrzynkach jest? Tu są jeszcze jakieś rzeczy, dobra, to też wysadzę. I też po prostu pociśniemy celal. Celal, celal, celal. Celal. Dobra. Zbity zrobiłeś 20 ziko. 20 ziko zrobiłem zbity. Będzie spoko, tu są jakieś miecze, pełno mieczy. Ja bym chciał te łuki z punchem, ja sobie wezmę, moi drodzy, te łuki z punchem. Weźmy sobie, moi drodzy, te łuki z punchem. To tu są, bo ja łuki z punchem zawsze potrzebuję. Ale mi złoto tu rzucają pod nogi, ja nie chcę złota. Ja chcę łuki z punchem, dobra, mam łuki z punchem. Będzie zajebiście po prostu, moi drodzy. Dobra, cyk, rzucamy rzucaczkę tutaj dalej, zobaczymy co będzie dalej. Zobaczmy co będzie dalej, ogólnie nie mam przy sobie koksów. O! O, jest, dobra, dobra, o to chodziło, o to mi chodziło. Moje, moje, moje. Nie, nie słyszę tego. Cała skrzynka emeraldów. Cała skrzynka emeraldów, co to jest za pokój, widzowie? Mam wywalone w te łuki z punchem. Co to jest za pokój? Cała skrzynka eme tu jest. Ja pierdziele, ale masna wbita. O, skubaniec. Co się dzieje? No właśnie, mówiłem. Te łuki z punchem chciałem, ale no sorry, łuki z punchem. Wolę jednak emeraldy, chociaż. O, ktoś tutaj jak opróżnił szybko. Ktoś jak szybko opróżnił. Dobra, w ogóle mi się dobrać muszę, bo ja nie mam w ogóle itemów. 5-2, dobra, cyk, 5-2 sobie wezmę. To wywalę, perły sobie tutaj wstawię. Dobra, ostatni stack bloków. Dobra, elegancko, no naprawdę, masna wbita poszła, widzowie, maśniutka wbita. Dobra, sprawdźmy teraz na Quake Pro, dobra, rzucaka rzucają. Nie, sety kolejne, tu była kolejna skrzynka setów, ja pierdziele. Proszę państwa, co tu się dzieje, co tu się dzieje, muzyka. Tutaj, jo, co to jest za wbita. Kurde, ja się tutaj tak zmutowałem. Czekajcie, coś tu jeszcze jest. Lol, naprawdę, mega, mega kozacka wbita. Wyszła, myślę, że jest, no 10 na 10 wbita. Ktoś do tego momentu napiszcie w komentarzach hashtag wbita, a ja wam przypnę serduszko, no bo będę wiedział, że naprawdę oglądaliście bardzo długo. Wow. No, mega. Mega kozacko, moi drodzy. Co tu się dzieje? Tu jeszcze wysadzili, wszystko wysadzają, oni to mają w dupie, oni niszczą. Ja się wbiłem, to bym pozostawiał te skrzynki. A zresztą, nie ma litości. Dla mnie jak się wbijałem, to też nikt nigdy nie ma litości, więc... więc czemu ja mam mieć litość? Dobra, Ender Chest, mam też jakieś miejsce na emeraldy, parę miejsca na emeraldy mam, w ogóle nie wiem po co mi Iron Sword, tu rzucaki sobie wywalę. Premium Case, to jest sponsor, voucher sponsor, to na live mogę wrzucać sponsora. Dobra, także tutaj jest takie, te maski są, myślę, że tak jest spoko. Ja bym chciał jeszcze rzucaka gdzieś tutaj rzucić tył niżej, bo nie wiem czy mają coś niżej, czy co, no bo tu gili naprawdę jest dużo osób, więc no właśnie nie wiem, czy się wbijamy niżej, czy się nie wbijamy niżej. Ale myślę, że wbita wyszła póki co naprawdę elegancko i spoczko. Ej, co to ma być? Co to ma być? Łatwiej ten, łatwiej ten, łatwiej ten. Dobra, i zwróciłem się takiego. Tutaj nic nie ma. Tak, 6 rzucaków, wszystko mi się zwróciło. Bardzo no. Przyjemnie. Dobra. Nice. Dobra, teraz się da ten. To pożegnajcie się ładnie. Ja pozdrawiam mamę, tatę, mojego królika, psa i kota. I wszystkie dzieci, które też chcą mieć zwierzaki, a nie mają ich takich. Dobra. Dobra, widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli ktoś dotarł do końca, oczywiście napiszcie w komentarzu hashtag koniec, to napiszcie tak, trzy hasztagi. Ten hashtag, który był pierwszy, potem hashtag A, hashtag pułapka, hashtag wbita, hashtag koniec, to będę wiedział, że oglądaliście po prostu do końca. No i co, jeśli ktoś dotarł do końca, bardzo się z tego powodu cieszę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i tyle, do następnego odcinka, pozdro i yo.